Mam na imię Natalia, jestem z Młodojewa Parcele i reprezentuję Zespół Szkół Ekonomicznych. Ugotuję dzisiaj dla Państwa polewkę. Wybrałam tę potrawę dlatego, że gotowała ją moja prababcia i już od małego zaglądałam jej w garnki. Do ugotowania tej potrawy potrzebujemy maślankę, jogurt śmietankowy, który doda delikatności, śmietanę 18, boczek, masło, ser biały półtłusty, cebulę, mąkę i ziemniaki. Na początek wlewamy do garnka 1 litr maślanki. Następnie sporządzimy zawiesinę do zagęszczenia naszej zupy i do niej wykorzystamy śmietanę 18. Potrzebujemy 200 g. Dwie łyżki stołowe mąki. Dodamy odrobinę wody i teraz dodamy do gotującej się zupy. Dodajemy zawiesinę do zupy, cały czas mieszając. Mieszamy aż do momentu, kiedy zupa się zagotuje. Czekamy teraz, aż zupa się zagęści i następnie będziemy dodawać jogurt śmietankowy. Zupa się nam zagotowała, więc teraz dodamy jogurt. Dodajemy 200 g jogurtu. Mieszamy. Wyłączamy gaz. Dokładamy 2 łyżeczki masła. Dodajemy masło, żeby zupa była delikatniejsza. Mieszamy, żeby masło się dokładnie rozpuściło. Teraz ostatni krok, czyli doprawić do smaku. Trochę soli. Próbujemy teraz naszą zupę. Żeby zabić smak kwaskowości, dodamy szczyptę cukru. Po dodaniu cukru jest w sam raz. I przechodzę do robienia dodatku, bo czym jest polewka bez dodatku? Moje dodatki będą na słono i zaczynam od pokrojenia boczku w drobną kosteczkę. Boczku będę potrzebowała 300 g. Odkroję sobie skórkę. W międzyczasie nagrzejemy patelkę. Pokrojony boczek przekładamy na patelnię. Nie używamy tutaj żadnego tłuszczu, ponieważ naturalnie wytopi się on z boczku. Teraz pokroimy cebulę.
Jedną małą cebulę kroimy w kosteczkę. W międzyczasie przemieszamy na patelni boczek, z którego już zaczyna się wytapiać tłuszcz. I cebulkę dodajemy do boczku. Mieszamy wszystkie składniki razem. Podsmażamy aż do momentu, kiedy wszystko się nam ładnie zarumieni. To musi się teraz wszystko dobrze wytopić, a my w tym czasie przejdziemy do krojenia w łódeczki uprzednio ugotowanych ziemniaków. Moje polewki wyszło na około 4 porcje, dlatego ugotowałam 8 małych ziemniaków. Łódeczki, dlatego że będzie je lepiej czuć. Im większe, tym lepsze. Do wytopionego tłuszczu z boczku dodajemy ziemniaczki, żeby się podsmażyły i zyskały aromatu z dodatków. Delikatnie mieszamy, aby ziemniaczki się nie rozpadły. Ostatni element to uszykowanie odrobinki szczypiorku. Przygotuję sobie zastawę do wyporcjowania naszej zupy. Do uszykowanej zastawy stołowej nalejemy zupy. I dodamy wedle uznania naszego dodatku. Dodamy na wierzch odrobinę skruszonego białego twarogu i szczypiorku, który doda nam świeżości i koloru. Jak widzicie, ta potrawa nie jest trudna w przygotowaniu, dlatego zachęcam do odtworzenia mojego przepisu i życzę smacznego!